Kochani parafianie i wszyscy internetowi słuchacze. Ogród Oliwny, czyli Getsemani, to właściwie tłocznia. W niej miażdży się oliwki, aby otrzymać drogocenną oliwę. Właśnie tam Jezus odbył swoją najtrudniejszą rozmowę z Panem Bogiem przed śmiercią. Dzisiaj od kilku dni, tygodni słyszymy tylko o chorobie, cierpieniu, umieraniu. Informacje ze słonecznej Italii, Hiszpanii i właściwie ze wszystkich zakątków świata są przytłaczające. Ludzie czują się dzisiaj, jakby ich świat był miażdżony. Nagle wszyscy znaleźli się w Ogrodzie Oliwnym. Ileż w nim dzisiaj trudnych rozmów, pytań, na które nie ma łatwych odpowiedzi. Gdy przed nami jawi się nieuchronność przyjęcia czegoś nie do zniesienia, czegoś przytłaczającego, chcemy od tego uciec. Uczniowie ze smutku uciekli w sen. Właściwie cała ta sytuacja jest jak zły sen. Smutkiem, przed którym uciekali apostołowie, była świadomość przegranego życia. Otrącenie przez ludzi, utrata Jezusa, wizja cierpienia, a także śmierci na krzyżu. Podobnie i my czynimy, gdy dopada nas smutek, zmartwienie, jak to teraz będzie, lęk o przyszłość, udręka izolacji. Cała ta nieznośna sytuacja wszelkich ograniczeń. Wreszcie też realna groźba choroby czy nawet śmierci. Chcielibyśmy wszyscy od tego uciec. Pytanie tylko gdzie? Widząc Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, widzimy, że On nie chce, abyśmy przed tym wszystkim uciekali. Jezus budzi nawet apostołów, aby z Nim byli. Ucieczka przed smutkiem nie jest możliwa. Wybucha nawet rozpaczą. Pytaniem, czy to już koniec tego świata? Ale pomyślmy przez chwilę w ten sposób. Chcemy otrzymywać pocieszenie i triumfalnie iść przez życie, ale to jest nierealna wizja ludzkiego losu. Chcemy być zdrowi w chorym świecie, jak powiedział papież Franciszek. Ale to jest niemożliwe. Po chwilach radosnych przychodzi smutek. Nie jest dobrze przestać go doznawać. Wielki Post to przecież czas bycia z Jezusem w Jego udręczeniu, w Jego smutku. Czas bycia na pustyni. Jak to dzisiaj brzmi przy pustych ulicach, kościołach? Przypomnijmy, Wielki Post to czas pokuty i nawrócenia. To czas refleksji. To czas, który rozpoczął się słowami: pamiętaj, człowieku, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Dramat chcenia bycia zdrowym w chorym świecie każdego dnia rozgrywa się w naszym sercu. Chcemy, by Bóg był z nami, ale nie chcemy żyć według Jego zamysłu. Chcemy mieć szczęście łaski uświęcającej i jednocześnie swobodę grzechu. Modlić się i beztrosko używać życia, składać hołdy Bogu, aby nie doznawać żadnej przykrości i nie doświadczać skutków swoich grzechów. W naszych modlitwach nie prosimy o wytrwałość w przykrościach, tylko o to, by Bóg je zabrał jak najszybciej. Chcemy zawsze i koniecznie odnosić jedynie sukcesy. Pragniemy, aby inni zawsze nas rozumieli i byli dla nas dobrzy. Domagamy się nawet od Pana Boga, aby życie było komfortowe i zawsze pełne wygód. Ale tak nie jest.
Chory świat trzeba leczyć. I tu wielki szacunek dla wszystkich, którzy w tym czasie poświęcają swoje życie, aby ratować życie innych. Pamiętajmy jednocześnie, że trzeba leczyć chory świat duszy ludzkiej. Czy owa moralność, którą żeśmy we współczesnym świecie stworzyli, naprawdę podoba się Bogu? Co jest lekarstwem? Odpowiedź jest prosta w słowie, ale jakże wymagająca w czynie. Lekarstwem jest zawsze czuwanie z Jezusem, z Bogiem. Tyle i aż tyle. Na pytanie do dzieci, dlaczego tak się stało, że tylu ludzi choruje przez tego wirusa, jedna z uczennic odpowiedziała: dzisiaj ludzie o Panu Bogu zapomnieli. On poczuł się samotny. Dlatego też zaczął zapraszać ludzi do siebie. Jak jest rzeczywiście? Może to kara Boża, a może też ludzka pycha i głupota doprowadziła do pandemii. Niezależnie od odpowiedzi, nie zapominajmy o Panu Bogu. Postarajmy się być dla Jezusa aniołami pocieszenia. Nie uciekajmy przed Nim. Sprawmy, by On nie poczuł się samotny. Można to zrobić mocą zwykłej domowej modlitwy. Zwłaszcza wtedy i teraz, kiedy jesteśmy w zamknięciu. On przychodzi w duchu i prawdzie nawet przez zamknięte drzwi. Pamiętajmy o tym i w ten sposób sami też doznamy pocieszenia. Że jest ktoś, był ktoś, kto też czuł to wszystko, co my. Owa tłocznia z ogrodu oliwnego to symbol ludzkiego życia. Ona jest potrzebna, by wycisnąć z życia to, co jest rzeczywiście drogocenne w każdym człowieku. Sama zaś oliwa, mówiąc przenośnie, to zdrowa, doczesna, oczyszczona z doczesności wartość ludzkiego życia. Pamiętajmy o Bogu w każdym czasie, nie tylko wtedy, kiedy dopadnie nas trwoga. Zawsze rozmawiajmy z Jezusem. On jest jedynym, rzeczywistym lekarstwem na wszystkie choroby świata. Amen.